jesteśmy właśnie na stoisku firmy Mandam na targach Agritechnika w Hanowerze. Stoisko nie jest może w tym roku bardzo imponujące, ale mamy tutaj ciekawą nowość, która będzie w sprzedaży od przyszłego roku. Tutaj może Józef Zajdel powie nam coś więcej o tej maszynie. Faktycznie stoisko nie jest imponujące, ale myśmy do targów Agritechnika podeszli w kategorii szansy na spotkanie się z naszymi dystrybutorami z całego świata. Mieliśmy już dystrybutora z Japonii, z Chile, z Paragwaju, także jest tego troszeczkę. A tutaj faktycznie pokazujemy tylko nowość. Galka XL, maszyna o szerokości 5 metrów. Brona talerzowa już naprawdę dla wymagających klientów z bardzo dużym rozstawem od osi do osi talerza. Dodatkowo w przypadku tej maszyny, którą tutaj prezentujemy, jest to maszyna wyposażona w talerze typu RZ. Talerze, które również będą nowością w naszej ofercie w 2024 roku. Są to talerze renomowanego producenta firmy Forge Denu. Talerze o podwyższonej wytrzymałości, znakomicie nadające się przede wszystkim na uprawę po ściernisku kukurydzianym. A sama maszyna? Sama maszyna będzie faktycznie w ofercie od roku 2024. Jest oferowana w szerokościach od 5 do 7,5 metra. Jest to brona talerzowa składana na 3 elementy, czyli ma ramę środkową z talerzami oraz 2 skrzydła boczne. Troszeczkę inny rozstaw sił podczas pracy tej maszyny. Troszeczkę inny też rozstaw, jeśli chodzi o siły od przodu do samego końca, aż do wałów. Bardzo przemyślana konstrukcja, myślę, że bardzo szybko się przyjmie i klienci zarówno w Polsce, jak i za granicą będą bardzo nią zainteresowani. Ale tu, bo tutaj mamy maszynę 5-metrową, a jakie są planowane szerokości od 5, dla tej od dla 5 tej do 7,5 metra, czyli 5, 6, 7,5 metra. A zobaczymy, jak to się potoczy dalej. Być może jeszcze jakieś szerokości do tego dojdą, ale raczej jeśli to będą to szerokości mniejsze niż większe.